No już będą się modlić teraz do Matki Bożej. Ale jednak Warszawa najlepsza jest dla cyganów. Wszystko wolno. Poziom wsi. Ja mam taką propozycję, płyta o miłości. A teraz z miejsca 14, utwór, który spadł. Anna, jakie to są osoby? Co jest takiego ważnego? Naszym lokalnym, co pracujemy, jesteśmy tutaj u nas, to trzy osoby. Pani Anita Granica-Bryka, Kasia Tomaszewska i ja. Staramy się aktywizować środowisko lokalne, nakierunkowywując je na różne działania. Anita gdzieś była, ale ona nic nigdy nie umie powiedzieć, gdzie ona jest. Gwiazdkę, gdzie nie, no to ona głupia jest, bo ona mówi, że tu nic nie jedzie, ale to ani na temat, ani do rzeczy, ani nic. Strasznie jest głupia, a jak jest w potrzebie, to tak grzebrze, tak się pyta. Dzieciaki się bardzo tym interesują. No nieładnie, bo to po prostu jest, wiesz, żebraczka. No. Rysia mówi, słuchaj, no tam gdzie drzwi się nie otworzą, to wszędzie Anita wchodzi. Ja mówię, no słuchaj, wchodzi, ale jak się nie otworzą drzwi, nie wiadomo gdzie co jest, to Anita jest tak natarczywa, że potrafi po 10 razy, jak Mareczek dosłownie dzwonić. Czy do Bubu, czy gdzie, jak ja jestem, nie mogę się tam odzywać, telefony wyłączam, ona mnie zaczyna już denerwować, bo ona jak nie tu, to tu dzwoni. Seniorów o to, żeby się zgłaszali, potrzebujemy dużo wolontariuszy. A ilu macie teraz? Obrzydliwe to jest, takie uporczywe, wiesz, telefonami nachodzenie, no niestety. Niestety, tak jest w Warszawie. Także mówię, że Warszawa idealna byłaby dla cyganów, wiesz. Taniec, zabawa, wesoło. Kogoś okraść przy okazji, oszukać, nabrać i potem jeszcze się śmiać z niego. Na